W tym rozdziale omówimy ciekawą technologię WebFont. W praktyce daje nam ona możliwość zagnieżdżania fontów na stronach internetowych. Oznacza to tyle, że te fonty będziemy mogli na naszej stronie zastosować, nawet jeśli użytkownik końcowy nie zainstalował ich w swoim komputerze. Po prostu będą one pobierane wraz z zawartością naszej witryny. Po drodze będziemy musieli rozwiązać kilka problemów. Podstawowy problem to sama dostępność tych fontów. Skorzystamy z serwisu FontSquirrel, który udostępnia szeroki zestaw darmowych fontów z licencją na komercyjne zastosowania. Na stronie głównej widzimy podgląd najpopularniejszych fontów. W prawym dolnym rogu widzimy odnośnik Download. No i tutaj pojawia się kolejny problem. Mamy taki format jak TTF, mamy format OTF i tak dalej. Generalnie nie ma jednego uniwersalnego formatu, który będzie działał w każdej przeglądarce. Po prostu będziemy musieli użyć całego zestawu w kilku różnych formatach, aby zapewnić maksymalną kompatybilność ze wszystkimi popularnymi przeglądarkami. Dlatego wybierzemy teraz odnośnik FontFace Kids. Są to zestawy, w których ten sam font dostępny jest w kilku popularnych formatach. Popatrzmy teraz na listę tych formatów. TrueType dla starszych wersji przeglądarki Firefox, Opera, Safari oraz Chrome. Kolejny format to EOT dla starszych wersji przeglądarek Internet Explorer. Potem mamy format WOFF dla nowszych wersji Internet Explorer, Firefox i tak dalej. No i mamy jeszcze czwarty format SVG dla urządzeń iPad oraz iPhone. Jeśli więc ściągniemy i zainstalujemy w naszej witrynie taki zestaw, to będziemy mieli pewność, że zapewnimy prawidłową obsługę we wszystkich popularnych przeglądarkach. Wybierzmy więc najpierw grupę, a potem konkretny font. Możemy kliknąć na przycisku View Demo, aby obejrzeć podgląd. No i teraz możemy kliknąć na tym niebieskim przycisku Download. Jest to archiwum zip, które po prostu musimy zapisać w wybranym katalogu. My już to zrobiliśmy wcześniej, przejdźmy więc do katalogu z plikami źródłowymi. Archiwum zip zostało wcześniej rozpakowane. Przejdźmy więc teraz do tego katalogu. No i rzeczywiście mamy tutaj ten sam font, ale w czterech różnych formatach. Mamy także plik o nazwie demo.html. Po prostu będziemy mogli obejrzeć podgląd, zanim nasz font zastosujemy. Zwróćmy teraz uwagę na kolejny istotny plik stylesheet.css. Otwórzmy go do edycji w programie Dreamweaver. Używamy tutaj reguły addFontFace. Najpierw użyta została właściwość font family, czyli do tego fontu przypisana została jakaś nazwa. No i potem mamy src, czyli tworzymy odwołanie do wszystkich czterech formatów. Zwróćmy teraz uwagę na kolejny problem. Popatrzmy na strukturę katalogów. Tutaj znajduje się nasz plik HTML, natomiast nasze fonty znajdują się w podkatalogu, czyli teraz w parametrze URL będziemy musieli jeszcze uwzględnić ten podkatalog. Sama nazwa pliku nie wystarczy. Aby uprościć sobie pracę, skrócimy jego nazwę. Nazwiemy go po prostu WebFont. I teraz nazwę tego katalogu będziemy musieli uwzględnić w ścieżce dostępu. Czyli wprowadzamy WebFont oraz ukośnik. Teraz możemy całość zaznaczyć, skopiować. No i oczywiście będziemy musieli wkleić do pozostałych ścieżek. Dzięki temu stworzymy prawidłowe odwołania do wszystkich plików. A skoro już stworzyliśmy te odwołania, to teraz całą regułę addFontFace możemy zastosować na naszej stronie internetowej. Po prostu będziemy musieli całość zaznaczyć i wkleić do naszego pliku CSS. Czyli zaznaczamy, kopiujemy, przechodzimy do naszego pliku CSS i może wkleimy na samym początku, przed pozostałymi regułami. Skoro mamy już regułę addFontFace i mamy prawidłowe odwołania do wszystkich plików, mamy także określoną nazwę, to teraz możemy użyć właściwości FontFamily wraz z wybranym selektorem, aby po prostu sformatować elementy naszego dokumentu HTML. Zauważmy, że składa się z kilku akapitów oraz dwóch nagłówków. To może sformatujemy sobie całość. Stworzymy złożony selektor H1, H2, P. No i teraz będziemy musieli użyć właściwości font family.
Nazwy nie będziemy wpisywali ręcznie, tylko po prostu ją zaznaczymy, skopiujemy, no i wkleimy po dwukropku. Pamiętajmy o średniku na końcu. Skoro wykonaliśmy już wszystkie niezbędne czynności, to możemy wreszcie nacisnąć klawisz F12, aby obejrzeć podgląd. I wszystko zadziałało prawidłowo. Nasz fon został zagnieżdżony na witrynie. Dzięki temu będzie ładowany automatycznie wraz z całą stroną na komputerze końcowego użytkownika. Czyli ten sam fon będzie wyglądał na każdym urządzeniu, na każdym komputerze identycznie. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że jest to typowy font, czyli zachowujemy tutaj pełne właściwości edycyjne tekstu. Możemy go zaznaczać, możemy go kopiować, przeszukiwać i tak dalej. Na koniec tego rozdziału dodajmy do naszej reguły jeszcze jedną istotną rzecz. Zdefiniowaliśmy tutaj tylko jeden font, choć czasami może się zdarzyć, że z różnych powodów nie zostanie on prawidłowo załadowany. W znany nam już sposób możemy zdefiniować fonty alternatywne. Na przykład Verdana, Genewa, Sans Serif. Jeśli więc nie zostanie prawidłowo zastosowany nasz zagnieżdżony font, to oczywiście załadowane zostaną wymienione po przecinku alternatywy.